bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. No co tam? Jak tam zdrowie? Dobrze? Mam nadzieję, bo u raperów też spoko, przynajmniej u niektórych. Ja jestem tutaj po to, żebyście i wy wiedzieli wszystko o tym, co dzieje się aktualnie w polskim rapie. A dzieje się naprawdę sporo. Są przepychanki, są mocne słowa, są zapowiedzi, są premiery, była studniówka i jest Wydział Newsów w Mixtape TV. Ja jestem Mati Fuczyło, a to jest nasza czołówka. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Mamy styczeń, więc mamy też studniówki. Z roku na rok coraz bardziej czuję, jak czas ucieka i jak mocno oddaliłem się już od dnia, w którym to ja byłem na swojej studniówce. Moja skończyła się giga awanturą i wracaliśmy do domu pewnie koło 21, ale była. I tak samo była też studniówka Maty, w pewnym sensie, który postanowił zostać osobą towarzyszącą swojej fanki. Kojarzycie ten proceder? To zaczęło się kilka lat temu, kiedy maturzyści pisali do różnych popularnych osób z prośbą o towarzyszenie im na studniówce. No i niektórym się udało. Prawie dokładnie tak wyglądał temat tym razem, ale prawie, bo jednak są różnice. Mata zorganizował konkurs, w którym jedną z nagród było towarzystwo Maty i ekipy Gombao 3-3 na wspólnej imprezie albo na studniówce. A do tego jeszcze koncert Gombao, no i udało się. Temat tego, o jaką studniówkę chodzi i w którym miejscu się ona odbędzie, był do ostatniej chwili mocno pilnowany, tak żeby nikt niepowołany się o tym nie dowiedział, no i fani nie zalali sali, na której miała odbyć się po prostu studniówka. Wiadomo, że rodzice wynajęli nawet specjalnie na tę okazję ochronę. Wydarzenie odbyło się w Działdowie i pojawiły się już pierwsze nagrania. Zresztą zdjęcia też są, no i chyba było spoko. Na mojej studniówce grał DJ, któremu co chwilę wyłączał się sprzęt, więc połowę czasu tańczyliśmy bez podkładu. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Co mówi się o ghostwritingu w polskim rapie? No, raczej nie ma on zbyt wielu zwolenników, a wykonawcy, którzy z niego korzystają, raczej się do tego nie przyznają. W rapie pisanie rapowanych przez siebie tekstów wydaje się nieodłącznym elementem, a to zupełnie inaczej niż chociażby w popie, gdzie bardzo rzadko to piosenkarz czy piosenkarka przygotowuje słowa do śpiewanych przez siebie melodii. Tym razem jednak mamy do czynienia z nowym podejściem do tematu ghostwritingu, a wszystko za sprawą Kacpra Błońskiego. Partner Young Leosi nagrał nowy kawałek, Kuba Libre, a na liście autorów tekstu znalazło się aż 5 ksywek, które możecie naprawdę dobrze znać. Po 4 wersy w zwrotce napisali dla niego Tede, Bambi, Young Leosia i Wajma. Z kolei za refren odpowiada reprezentant SBM Label, czyli Kili Zimmer. Kacper przy okazji powiedział, że każdy zwracał uwagę na to, że Tede pisze najciekawsze teksty. Czy tak będzie też tym razem? Dowiemy się niedługo, bo klip do Kuba Libre ma niedługo mieć swoją premierę. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Teraz o tym, co już się wydarzyło. Filipek wydał nową płytę i chociaż poprzednie też były emocjonalne, tym razem mam wrażenie, że jest już naprawdę głęboko. Zresztą to jest coś, co nie do końca mi pasuje do samego wizerunku Fifiego, no bo wiecie, fighter, freestyle'owiec rzuca punchami na lewo i na prawo, a z drugiej strony nagrywa płytę, w której odziera się z emocji. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze też to wszystko brzmi. Krążek Nadwrażliwość jest pierwszym wydanym po Grze na emocjach 2 z października 2022. Za prawie wszystkie bity odpowiada Jonatan, a do tego też pojedynczo Gibbs i Kamil. Do tego ładna okładka i ładne klipy, a te ostatnie na pewno zobaczycie w telewizji Mixtape TV, czyli tutaj. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Liczba raperów z YouTube'a jest mocno powiązana z samą liczbą YouTuberów, bo od jakiegoś czasu bardzo wielu z nich robi swoje rzeczy. Nie da się jednak ukryć, że to Young Multi był jednym z pierwszych, którzy wyłonili się z YouTube'owo-streamowego świata i zaczęli nagrywać swoje kawałki. Początkowo odbiór był wyjątkowo negatywny, chociaż niektórym się podobało. Plecak pełen kieszul, wypełniony aż po brzegi. Auto pędzi, samo zmienia biegi. Minęło jednak kilka lat, Multi kojarzy się już głównie z muzyką, a ogłoszenie jego nowego singla wiąże się z tysiącami pozytywnych reakcji ze strony fanów, których przez ostatnie lata zebrał naprawdę sporo. Dokładnie tak sytuacja wygląda też w tym przypadku. Multi wypuścił krótki teaser, który sugeruje, że już niedługo możemy spodziewać się od niego nowości. W opisie pojawia się hasło 2.25.1, no, co mogłoby sugerować, że kolejny kawałek będzie miał swoją premierę właśnie 25 stycznia.
Dodajmy, że 26-latek wypuścił do tej pory 4 płyty. Ostatnią z nich jest Toxic, który okazał się 17 grudnia 2021, a to znaczy, że faktycznie fani mogą czuć się już zniecierpliwieni, a szansa na to, że razem z singlem dostaniemy zapowiedź płyty, rośnie. Ostatni krążek Multiego pokrył się platyną, podobnie było też z debiutem, czyli Nową Falą z 2017. No i ciekawe, jak będzie tym razem. Macie jakieś pomysły? Dawajcie znać na naszych socialach i pisać o tym, co w ogóle myślicie o rapie Multiego, też możecie. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Wiemy, co na to paluch. Na to, czyli na to, jak dziś wyglądają realia związane z YouTube'em i publikowaniem na nim treści. Poznański raper wrzucił na Instagram Threads posty, w którym nie szczędzi krytycznych słów o dwóch platformach, wideo YouTube i muzycznej Spotify. I teraz cytat z palucha. Spotify przycina hajs na artystach, ale nie wciska tak nachalnej cenzury. YouTube przycina na kasie i ogranicza zasięg, jak powiesz nieodpowiednie słowo w kawałku. Jak dodał Paluch, nie podoba mu się to, że w tym samym czasie, kiedy muzyka ma obcinany zasięg przez padające w niej słowa, na wierzch popularności wychodzą patotwórcy. A dodajmy, że temat ograniczonych zasięgów na YouTubie jest szeroko dyskutowany także wśród twórców internetowych, takich jak podcasterzy. Ci mierzą się z zerowymi wyświetleniami po użyciu jednego z zakazanych słów, nawet gdy ich odcinki są treściami edukacyjnymi, na przykład na temat walki z chorobami psychicznymi. Ale, gadamy o tym, co na to Paluch. A co Paluch na rapowe nowości swoje? Trochę wiadomo, a trochę nie. Po pierwsze, kilka dni temu pojawił się numer Sweter z krokodylem od Lubina i Boksera, gdzie Paluch jest na ficie. Osiedlowy drip, znany już od mało lata. Każdy ziom to freak, ale lata na street fighta. A po drugie, podsumowując, poprzedni rok poznański raper napisał, że w 2024 wejdzie z nowym solowym albumem. A to już traktuję jak zapowiedź i wy chyba też możecie. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Na koniec jeszcze o nowym początku rapera, który był też tutaj na początku samego polskiego rapu. Borikson. Znacie takiego gościa? To jeden z tych, którzy najpierw stworzyli podwaliny pod polski rap, przy okazji im Wzgórza Japaczy, a potem idealnie odnaleźli się na rynku, kombinując z naprawdę nietypowymi projektami. Bo jak inaczej można nazwać Gang Albanii? Ale potem był też Chill Wagon, w którym królowali młodzi raperzy, ale nad nimi czuwał Borygo. I jak widać, ten pan z Kielc w życiu chyba obiecał sobie jedno, że nie będzie zamulał i naprawdę nie zamula. Właśnie zapowiedział nowość, tym razem nie muzyczną, bo chodzi o boks, a konkretniej tajski boks. Ale spokojnie, o ile nam wiadomo, Borygo nie ma w planach dołączania do którejś z freakowych galan i organizowania kolejnej z nich, po prostu znalazł sobie zajawkę i nawet zaznaczył w swojej wypowiedzi, że nie szykuje się na żadne freakowe eventy. Szacun za nową zajawę i działanie, tym bardziej, że start w sztukach walki w wieku 47 lat, no to nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. A jemu przyszła i bardzo spoko. I widzimy się za tydzień w Wydziale Newsów. Ja nazywam się Mati Fuczyło. Do zobaczenia.